Stopa bezrobocia w powiecie wieluńskim pod koniec czerwca wynosiła 7,3%, czyli o ponad 1,5% mniej w porównaniu do ubiegłego roku. Mimo to osoby bezrobotne zamieszkałe na terenach wiejskich wciąż stanowią zdecydowaną większość ogółu osób bezrobotnych zarejestrowanych w wieluńskim Urzędzie Pracy. W pierwszym półroczu 2017 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wieluniu zarejestrowanych było 2423 bezrobotnych. Natomiast w analogicznym okresie 2016 roku liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła prawie 3000. Ponad połowa wszystkich bezrobotnych to osoby mieszkające na wsi. Liczba osób bezrobotnych widzimy, że od ubiegłego roku zdecydowanie zmniejszyła się. I to zarówno widać na terenie powiatu wieluńskiego, jak i w skali kraju. Najmniejszym bezrobociem w powiecie wieluńskim może się pochwalić gmina Skomlin, bo tam bez pracy jest 77 osób. Najwięcej, bo nieco ponad 200 bezrobotnych zarejestrowano w gminie Wierzchlas. I choć tutaj widać wyraźną poprawę względem minionego roku. Byłam bezrobotna przez około 2,5 roku i znalazłam pracę dzięki programowi aktywizacji osób młodych na terenie rejonu wieluńskiego. Wpływ na ilość bezrobotnych ma m.in. liczba mieszkańców, wielkość danej gminy oraz jej usytuowanie. Istnienie na terenie gminy Parku Krajobrazowego i otuliny parku powoduje, że są pewne ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej. Jest tutaj sporo drobnych firm, jednak nie rozwiązują one problemu na rynku pracy. Nie mogą tutaj się lokować firmy, których prowadzenie powoduje jakąś większą uciążliwość dla środowiska. Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu otrzymał w tym roku z Europejskiego Funduszu Społecznego ponad 2 miliony złotych. Dzięki tym środkom zamierza zaktywizować blisko 200 osób.